24 pytania. Rozmowa poranka. A te 24 pytania kierować będziemy do państwa i mojego gościa. Dzień dobry państwu przy radioodbiornikach. Dzień dobry panu posłowi Filip Kaczyński, Prawo i Sprawiedliwość. Witam pana posła. Witam serdecznie pana doktora, witam państwa. Dzień dobry. Jako 33-latek to pan sobie poczeka jeszcze na to swoje szczepienie. Tak, panie redaktorze, czekam cierpliwie na swoją kolej, ale jednocześnie namawiam wszystkich z państwa starsze osoby ode mnie, aby się szczepiły. No, musimy się szczepić, to jest jedyna szansa, szanowni państwo, jedyna możliwość na to, żebyśmy wrócili do tej normalności, którą pamiętamy z ponad roku. No dobrze, to dobrze pan trafił akurat na podatny grunt. Ja jestem nieco starszy niż pan, a właściwie sporo starszy aniżeli pan. Proszę mnie przekonać do tego szczepienia. Panie doktorze, no to... No ale pan zaczyna od razu z takiej pozycji, no panie redaktorze, to już mnie pan nie przekonał, wręcz przeciwnie. Panie doktorze, myślę, że to, co może pana przekonać, to sytuacja, którą w tym momencie mamy, też sytuacja osób, które borykają się z tą ciężką chorobą, ale też to, co widzimy na całym świecie, również w Europie, że tak naprawdę nie ma, obiektywnie mówiąc, innego rozwiązania na to, aby wyjść z tego kryzysu, tylko właśnie poddanie się szczepieniom. Te wszystkie szczepionki, którymi dysponujemy, zostały przebadane, są sprawdzone, są bezpieczne. Rzeczywiście też te statystyki pokazują, że tych odczynów negatywnych rzeczywiście jest bardzo, bardzo niewiele, więc panie doktorze, proszę być przekonany, proszę być pewnym, że szczepionka jest bezpieczna. Nie udało się panu. No niestety, panie pośle, widzę, że się pan stara, serce pan do tego wkłada, ale jakoś dziwnie mnie pan nie przekonuje. Szczepi się pan przeciwko grypie? Panie doktorze, tak, w latach poprzednich zdarzało mi się. A co znaczy w latach poprzednich i jeszcze do tego zdarzało się? To prawda, nie co roku, ale szczepiłem się. No to co ile lat? Ma pan 33 lata, ile razy się pan zaszczepił przeciwko grypie? Kilkukrotnie, nie pamiętam teraz, panie doktorze, dokładnie. No to ja panu pomogę. Dwa razy, trzy razy? Może cztery. A, może cztery nawet. No to pięknie pogratulować. Widzi pan, ja się nie zaszczepiłem przeciwko grypie ani razu. I nie mówię tego na zasadzie chełpienia się czy hołubienia samego siebie, tylko mówię to na zasadzie takiego przekąsu. No, nie szczepiłem się przeciwko grypie. Odpukać w niemalowane jakoś żyje. Tak, panie doktorze, tylko też, co jest tutaj ważne, myślę, żeby nie porównywać tych dwóch chorób. No, myślę, że każdy przynajmniej z nas, większość z nas grypę przeszło. COVID-19 przechodzi coraz większa liczba Polaków i też widzimy, jakie to są przebiegi. Myślę, że każdy z nas, i pan redaktor, i ja rzeczywiście mam dużo znajomych osób, które przeszły tą ciężką chorobę. No i wiadomo, rozmawiamy z tymi ludźmi, znają relacje z przebiegu choroby, to naprawdę nie jest to samo, panie doktorze, i należy o tym pamiętać, że COVID-19 jest zdecydowanie gorszą chorobą niż grypa. No to prawda. Tym bardziej, że jedno i drugie jest wirusem, a właściwie wirusy za choroby się nie uważa. To jest też ciekawe. Tylko generalnie problemy się zaczynają w momencie, kiedy zaczynają się powikłania. Z tego, co patrzę, mamy 6 270 976 osób już zaszczepionych, a więc osób, które mają zaaplikowaną dawkę, chociażby jedną, tudzież dwie. Do tego wszystkiego mamy tę liczbę oficjalną taką, to 2 356 970 osób, które zgłosiły się i stwierdzono u nich zakażenie. To nam daje tak suma summarum 8 milionów, 8,5 miliona. Do tego wszystkiego trzeba byłoby doliczyć spokojnie z 2 miliony osób, które przechorowały sobie gdzieś tam w zaciszu swojego domu. To jest mniej więcej już 1/3 naszej populacji. To dobrze czy źle? Panie doktorze, oczywiście 1/3 populacji, aczkolwiek ta liczba, którą pan redaktor wlicza, czyli osoby, które mają za sobą COVID-19, też należy o tym wspominać i o tym mówić, że ta choroba prawdopodobnie charakteryzuje się tym, że ona wraca również do tych osób, również szczepienia. Tak, to prawda, po szczepieniach też wraca. Amerykanie już to udowadniają.
I szczepienia też będzie należy powtarzać, więc to też nie jest tak, że zaszczepimy się raz na całe życie. Myślę, że też warto o tym mówić, bo niektóre osoby uważają, to jest tak jak z innymi szczepionkami, które pamiętamy z dzieciństwa, że szczepi się raz i mamy jakby temat zamknięty. Niestety, jeśli chodzi o COVID-19, będzie nam prawdopodobnie, jak to wskazuje, te szczepionki trzeba będzie powtarzać z roku na rok. To kontynuując wątek covidowy, a właściwie COVID-19 czy COVID-20, czy też nowej pandemii, jak mówi kanclerz Angela Merkel. Jaki wyraz będzie dla pana odpowiedni? Falstart, blamaż, kompromitacja, błąd systemu? Panie doktorze, wiem, o czym pan mówi, nawiązuje pan do sytuacji z dnia wczorajszego i też myślę, że wczoraj było to naprawdę bardzo, bardzo długo i wyraźnie i dokładnie wyjaśnione podczas konferencji pana ministra Dworczyka, który jest odpowiedzialny za system szczepień. Zacząłbym tak, panie doktorze, proszę sobie wyobrazić, szanowni państwo, że został stworzony system, który ma obsłużyć 30 milionów osób. To jest naprawdę sytuacja, z którą myślę do tej pory w tak też krótkim czasie i tak ważnym aspekcie nie mieliśmy jeszcze do czynienia. No mieliśmy w latach 70. we Wrocławiu szczepiono na umór właściwie. No. Tak, szczepiono, panie doktorze, ale ja mówię o systemie informatycznym, który jest no nie przygotowany. Nie było wtedy systemu informatycznego, panie pośle. Była no kartka, podejrzewam... był papier i się leciało z tymi szczepionkami. Tak, i podejrzewam też, panie doktorze, że tempo tych szczepień było inne właśnie ze względu na to, że jednak ta nowa technologia nam pomaga, ale to rzeczywiście bywa czasem wadliwa i właśnie w tej sytuacji doszło do takiej pomyłki. Oczywiście pan minister w imieniu polskiego rządu przeprosił za tą pomyłkę i myślę, że wyjaśnił ją jak najlepiej mógł. No tutaj jakby darł się chochli, które osoby, które rzeczywiście jakby dopuściliśmy wcześniej do szczepień, mam na myśli osoby w przedziale 40-59 lat, zamiast zostać skierowane na miesiąc maj czy drugą połowę miesiąca maja, dostały możliwość zarejestrowania się już teraz w kwietniu, a tylko wynika to tylko, szanowni państwo, z tego, że te wolne sloty, które cały czas się zdarzają, też to też ja widzę po sytuacji u siebie jakby w regionie, że rzeczywiście w mniejszych miejscowościach nie ma jakby takiej szybkiej i realnej dzisiaj możliwości na wolny termin do szczepienia. To wyjaśnijmy może od razu naszym słuchaczom, bo to słowo slot pojawia się coraz częściej, wczoraj przynajmniej kilkukrotnie. Czym są te sloty? Czyli to tak w skrócie, szanowni państwo, mówiąc wprost, jest po prostu to miejsce dla osoby, która może przystąpić do szczepienia. No to można oczywiście jeszcze uzupełnić o określenie wolne miejsce. I powiem panu szczerze, jestem zdziwiony o tyle, że do wczoraj wydawało mi się, że tych szczepionek jest tak wprost proporcjonalnie do liczby osób oczekujących się. Spodziewałem, że 60-70-latkowie, poza tym i grupy mundurowych i etc., etc., więc osób uprawnionych do tego szczepienia, to wszystko jest tak naszpikowane, że właściwie nie ma gdzie igły wsadzić. A tutaj okazuje się, że jednak są wolne miejsca i są szczepionki. To mnie zaczęło tak troszeczkę niepokoić. A właściwie nawet zastanawiać. I dlatego, panie redaktorze, byłoby wielkim błędem, myślę, że marnotrawstwem, jeśli te wolne miejsca, które rzeczywiście, tak pan redaktor mówi, to jest złe zjawisko, że te wolne miejsca występują, no ale występują, oczywiście zauważamy w grupie 60+, spadek, jeśli chodzi o osoby. I dobrze, że pan to zauważył, ja to też zauważyłem i takie pytanie od razu się nasuwa. Nie dziwi pana to, że 60-latkowie nie chcą się już szczepić? Co się takiego stało? Może to też wynika stąd, że teraz już przechodzimy do tych młodszych grup wiekowych. Rzeczywiście COVID-19, przynajmniej mówię o roku ubiegłym, kojarzył się z chorobą szczególnie ciężką i szczególnie trudną dla osób starszych, czyli mówię o osobach ponad 70 i 80-letnich. Ale myślę, że tutaj należy zaapelować też i pokazać i powiedzieć państwu, że jednak ten przebieg, z którym się dzisiaj spotykamy, nie jest
niestety atakuje osoby młodsze, również osoby 40-letnie, również osoby w moim wieku i starsze. Dlatego też myślę, że tutaj należy rzeczywiście głośno o tym mówić, że 60-latkowie również są narażeni na ciężki przebieg COVID-19. Czy minister Michał Dworczyk powinien podać się do dymisji, czy nie? Ja rozumiem, że podczas wczorajszej konferencji prasowej powiedział, że jest cały czas do dyspozycji pana premiera, ale czy taka dymisja powinna zostać złożona, czy nie? Ja nie uważam, panie doktorze, że ta dymisja powinna zostać złożona. Tak jak powiedziałem jeszcze chwilę temu na wstępie, pan minister Dworczyk bardzo ciężko pracował, cały czas ciężko pracuje, nawet widać czasem to zmęczenie na twarzy. Chodzi właśnie o przygotowanie tego arcytrudnego logistycznie zadania, tego arcytrudnego i też skomplikowanego programu, tej aplikacji, tego systemu do obsługi szczepień. Myślę, że pan minister naprawdę stanął na wysokości zadania, a jakieś drobne potyczki, rzeczywiście problemy techniczne zdarzają się wszystkim, zdarzają się każdemu, zdarzają się w różnych systemach. I tak jeszcze raz powiem, pan minister w imieniu polskiego rządu przeprosił za tą sytuację z wczoraj. A dzisiaj już, należy to powiedzieć, panie doktorze, że dzisiaj już jest wszystko w porządku, system dzisiaj rano wrócił tak, dzisiaj do normalnego rano zaczął działać. Pytanie, czy o godzinie 10 nie będzie kolejnej konferencji? Odpukać w niemalowany. Miejmy nadzieję, że nie, panie doktorze, głęboko wierzę, że już wszystko będzie w porządku. Wczoraj mieliśmy spotkanie Vittorio i dwóch Mateo. Tak, tak. Rzeczywiście pan premier Morawiecki był wczoraj z wizytą na Węgrzech. Dobrze, myślę, wszyscy wiemy, Polacy szczególnie czują więź z narodem węgierskim. Sam prywatnie lubię często jeździć choćby nad Balaton. Rozmowy były poważne. Rozmowy były, dotyczyły właśnie systemów szczepień. Tego, jak ważne jest, abyśmy w bardzo szybki, płynny sposób i też tak jak my zapowiadamy, bo tego też nie powiedziałem wcześniej, aby do końca sierpnia tego roku każdy chcący tego Polak mógł zapisać, mógł już nie tyle zapisać się, tylko zostać zaszczepiony na co najmniej jedną dawkę szczepienia na COVID-19. Jak przygotowania do świąt? Obchodzi pan w ogóle święta, jeżeli mogę zapytać oczywiście. Oczywiście, panie redaktorze, jestem katolikiem, obchodzę święta. Rzeczywiście te święta już po raz drugi będą świętami innymi niż pamiętamy z lat ubiegłych. Myślę, że to dla nas wszystkich jest sytuacja trudna, ale no musimy, szanowni państwo, niestety wytrzymać i też tutaj apeluję, żeby rzeczywiście ograniczyć spotkania świąteczne tylko i wyłącznie do wąskiego grona rodziny, jeśli chodzi o nabożeństwo. Też i sami księża i episkopat apelują do księży, do proboszczów i też do wszystkich wiernych, aby tutaj, jeśli będziemy rzeczywiście uczestniczyć w tych nabożeństwach w kościołach, żeby zachować wszelkie tutaj restrykcje, dystanse, no i żeby podejść odpowiedzialnie do tych świąt, odpowiedzialnie ze względu na zagrożenie epidemiczne. Zdrowia na te święta i po świętach życzę panu, wszystkim naszym słuchaczom. Dziękuję. Filip Kaczyński był pierwszym naszym gościem w poranku Polskiego Radia 24. Wzajemnie wesołych świąt. Dziękuję bardzo.